jeszcze gorzej. Nie możemy złapać poziomu. Ludzie często pytają, co robić, jak jest zimno. I faktycznie od pierwszego wejrzenia jest po prostu wow. Naprawdę warto tutaj przyjechać. To druga na motocross by się nadawała. O matko ty moja. Ludzie często pytają, co robić, jak jest zimno. Fire. And more alcohol than normal. Słuchajcie, trudno w to uwierzyć, ale ten samochód przed nami to jest dokładnie taki sam model Toyoty, jaki my mamy. Niesamowite. Taki malutki wygląda. Sibiu to pierwsze ze średniowiecznych miast, które odwiedzimy tutaj w Transylwanii. Ja bardzo dużo pozytywnych recenzji czytałam na temat właśnie tych miast i bardzo chciałam je zobaczyć. I faktycznie od pierwszego wejrzenia jest po prostu wow. A muszę się przyznać, że będziemy zwiedzać zupełnie na spontanie, to znaczy właściwie nawet nie zwiedzać, bo nie będziemy wchodzić tak jak tutaj do płatnych atrakcji, tylko po prostu sobie się przespacerujemy, bo mamy w planie inne płatne atrakcje, tak więc jakby zawsze dzielimy, co byśmy chcieli zobaczyć, nie wszystko. I tutaj zupełnie na spontanie, bo nie miałam nawet czasu się dobrze przygotować, wiecie, tam trochę się... Zawsze za kulisami się dzieją jakieś inne rzeczy z życiem związane, tam ciągle ten karnet i takie inne tam pierdy jakieś zawracają głowę i zamiast po prostu czytać przewodniki i sprawdzać, co tutaj pięknego można zobaczyć, to ja musiałam się zajmować życiem. Ale to nic. Tak też jest fajnie, tak więc pooglądamy, pozachwycamy się, na pewno gdzieś siądziemy sobie zjeść i po prostu będziemy mieli miły dzień. Wiecie co? Fajnie się tak zwiedza bez planu, bo po prostu idziesz,
a szczególnie w takim miejscu, co zakręt, to wow, patrz, patrz, patrz. I naprawdę, no zobaczcie, po prostu przepięknie jest. I wiecie, jest bardzo spokojnie, bardzo spokojnie. Naprawdę jestem zachwycona. Pięknie, zobaczcie na te wszystkie kwiaty, naprawdę udekorowane. Tam u góry wszędzie są doniczki, a na każdym prawie domku. Bardzo fajnie. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, muszę wam powiedzieć. Jest po prostu prześlicznie, bardzo kolorowo. Piękne są te domy, aczkolwiek domy są starusieńkie. Nie wszystkie, jedne są w lepszym stanie, w innym gorszym. Ale tutaj jak widać na przykład po tych żaluzjach, wiecie, po tym tutaj jakiś odpadający tynk. No po prostu brakiem funduszy, ale jest bardzo czysto. Czysto, schludnie i przyjemnie, tak więc zapraszam, naprawdę warto tutaj przyjechać. Tam pójdziemy najpierw. Gołębie. Usiedliśmy sobie na chwilę na lody, bo stary niedźwiedź, nogi go bolą. Tak więc piwko i lody. A prawie 5 euro. Tak więc tanio nie jest, no ale słuchajcie, no w takim otoczeniu pięknie. Zjem i potem jeszcze wam pogadam trochę. No, wielki był ten lód. Niedźwiedź nie chciał mi pomóc, ale dałam radę. Wiecie co? Na pewno każdy, kto tutaj... Ale Bella, co teraz chce? Miasteczko do złudzenia przypomina wiele niemieckich miast albo austriackich, dlatego że ta część Rumunii była kiedyś częścią Austro-Węgier. Co chcesz, kochanie? Chcesz usiąść tutaj do mnie? Chodź, ja ją muszę wziąć na kolanka, bo przecież dziewczynka nie może być na podłodze. Pan nauczył, że ona zawsze musi siedzieć na krzesełku, a teraz zostawił ją na podłodze. O! Teraz zadowolona? Bo to dama jest, a damy siedzą na krzesełkach. Tak. No. No i straciłam wątek. Aha, że ta część Rumunii była po prostu częścią Austro-Węgier i dlatego właśnie ta, szczególnie Transylwania, bogata jest właśnie w budynki, które zostały zbudowane w tamtym czasie, które po prostu no, pasują stylem do tego, co budowano w innych częściach tego mocarstwa. Pięknie, powiem wam szczerze, gadać mi się nawet nie chce, tak więc popodziwiajmy tylko widoczki. Thank you.
deszcz i świeci słońce. Taką mamy pogodę dzisiaj. Fajne, spokojne miejsce, niedaleko Sibiu. Super. I deszczyk pokapuje. Tutaj w Rumunii mają taki ser, słuchajcie, który pierwszy raz jedliśmy coś takiego w Gruzji. A tak naprawdę to jest bryza, to chyba my to zakwalifikujemy po polsku, wydaje mi się. Taka faza pomiędzy białym a żółtym serem. To już nie jest biały ser, nie jest twaróg, ale to jeszcze nie jest żółty ser, nie jest taki leżakowany. Jakby to poleżało, to z tego będzie żółty ser. I ten ser oni jedzą z sałatką, z pomidorami, papryka, pomidor, tak jak sałatka grecka, tylko z tym ich serem. Zarówno ser, jak i pomidor dostaliśmy od takiej miłej pani. A tutaj mam, słuchajcie, tłoczoną na zimno oliwę. No niestety kupiona w sklepie, bo szukałam na rynkach, na bazarach i nigdzie nie mogłam trafić. Tak więc kupiłam w sklepie, znalazłam. Polecam. To jest super zdrowe. No i oczywiście przyprawy. Dałam też bazylię. Daję też zawsze czosnek i cebulę. Tak do wszystkiego. To po prostu taki standard. No i heja. Po prostu. Zdrowie na talerzu. Żeśmy jechali taką drogą po prostu, nie no, piękna by była droga, ale cholera, takie wertepy. Ale żeśmy znaleźli fajne miejsce. Chodź tutaj, Bela, chodź, musimy się usunąć. Chodź tu, stej, bo będziemy tu zjeżdżać, tak. O. Stay. Ona, stay. Bella, stój, Bella, stay. Och, tak zawsze z nią. Ja jak nagrywam, to ją trzymam między nogami. O, zawsze tak stanę i ją trzymam, ale ona się wyrwała. Wezmę ją pod ręce. Stój. Opa, lecimy. Adam, będzie akcja ratunkowa, bo tam facet się zakopał na glinie, bo jednak tu popadało, parę dni było deszczu i teraz jest bardzo mokro. No i nasze trapy znowu będą ratować komuś dupę. Chodź. Tam na dole jest samochód.
sami sobie poradzą, bo tam mają auto takie terenowe lub półterenowe. Tak więc bez problemu sobie poradzą sami, tylko muszą sobie podłożyć. O, nie bardzo. No to skopa trzeba dać po prostu. O, i poszedł. Nasze liny też się przydadzą. No nie. Jak on tu mógł wjechać, powiedz mi? Mają szczęście, że żeśmy przyjechali. No, ziemia jest taka glinowata, to nie jest piach, to jest glina. Przypuszczam, że jak tutaj jest sucho, to na pewno bez problemu i dlatego może tu był wiele razy, było sucho i nie było problemu. Ale teraz jest mokro i no... Właśnie. Trzeba zawsze myśleć i przewidywać. Ten jet ski tutaj został, więc ja nie bardzo rozumiem. Jeszcze gorzej. Nie możemy złapać poziomu. Tu jest dużo miejsca, ale wszystko jest z górki, nie? A my potrzebujemy znaleźć kawałek miejsca, które jest w miarę równo. No już tak wysoko, żeśmy się podnieśli. O, no brawo. I jest. Super. Jak się nie wysuwają szuflady, to znaczy, że mamy poziom. W Bułgarii woda zamieniła nam się w mleko. Jak byliśmy u tych naszych znajomych, to dostaliśmy jeszcze od babuszki, u której oni zawsze kupują mleko. Takie mleko prosto od krowy i właśnie ten ser, który pokazywałam wcześniej. Tak więc będę robić naleśniki. Dzisiaj naprawdę mocno wieje, więc zdecydowaliśmy się wyciągnąć naszą
kuchenkę elektryczną, którą używamy tylko właśnie w jakichś takich sytuacjach, gdzie nie mamy gazu albo właśnie jak jest duży wiatr. No to proszę, naleśniczki się smażą. Mamy wspaniały dżem wiśniowy i pomarańczowy. Ten pomarańczowy, to ja kupiłam, to nakrętka, chowam. Ten pomarańczowy kupiłam w Grecji od pana na bazarku, a ten wiśniowy pięknie wygląda, jest z bardzo dobrego sklepu. To miejsce, żeśmy znaleźli. Piękne po prostu. Pewnie za długo ta sielanka trwać nie będzie i tak coś czuję w kościach, że nie będziemy tu długo sami, ale myślę, że jedną, może dwie noce nam się uda, bo jest czwartek, no i w weekend na pewno będą ludzie. Teraz są wakacje i też tak czytałam tutaj o tych miejscach, że są bardzo popularne. Ale póki co mamy to wszystko tylko dla siebie. Teraz część edukacyjna. Ten piękny las, który tutaj widzimy, nawet bym powiedziała, że jest czysty, super czysty, gdyby nie jedno małe ale. Słuchajcie, spanie na dziko i robienie tego i owego w krzakach to jest kwestia bardzo kontrowersyjna i czasem jak wstawiam coś gdzieś tam na Facebook czy na Instagram, to są różnego rodzaju komentarze. Jedni się zachwycają, super, fajnie się śpi na dziko, a inni, spanie na dziko to równa się sranie w krzakach. Przepraszam, że będę taka dosadna, ale po pierwsze, jak ktoś nigdy w życiu nie zrobił siku w lesie czy tego drugiego, to niech rzuci kamieniem. To po pierwsze. A po drugie, pozwolę sobie wyrazić swoje zdanie na ten temat. A więc moje zdanie jest takie. Siku to w ogóle nie ma o czym gadać, no ale właśnie kontrowersyjna sprawa to drugie. Więc powiem tak, że moim zdaniem z ekologicznego punktu widzenia my robimy mniejszą szkodę, robiąc kupkę pod drzewkiem, niż robiąc kupkę u siebie w domu do kibelka, a gdzie spłukujesz wodę i to idzie do oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki, ale ta woda nigdy nie jest taka jak woda ze źródła. Naprawdę, kochani, jak ktoś nie wie, to sobie poczytajcie. Natomiast w kamperach, w vanach, te osoby, które mają toalety, ci, którzy mają i używają, to wiedzą, a ci, którzy nie używają, to może nie wiecie, jak dużo chemii potrzeba, żeby nie śmierdziało w tym wanie, a i tak powiem, że wielu niestety zmagają się z tym problemem, że śmierdzi. No i druga sprawa, znowu, używasz tą chemię tam, a potem musisz to zrzucić gdzieś w miejsce do tego przeznaczone, czyli dalej to idzie do oczyszczalni ścieków, które równa się niedobra rzecz dla środowiska. Mimo to, że jest oczyszczalnia, oczyszczają tą wodę i najlepiej jak potrafią, ale to nigdy nie jest tak jak woda ze źródła czy z rzeki. Ja przepraszam, ale moja Bella, bo my tutaj, pokaż się kochanie, bo my wyszłyśmy na spacer i właśnie idę sobie przez ten lasek, no i weszłam na po prostu lokalną toaletę. Więc robienie kubki jest ok, ale zostawianie papieru nie.
ani papieru, ani już jeszcze gorzej te chusteczki nawilżane, to doprowadza mnie po prostu do szału, słuchajcie, bo to zostaje tutaj prawie że forever. Nawet papier toaletowy, który teraz używamy, on zawiera takie trochę plastiku, natomiast te chusteczki nawilżane, one mają tyle plastiku, to właśnie w oczyszczalniach ścieków Wam powiedzą, jak zatykają się tam im te wszystkie, nie wiem, kanały, jakkolwiek to nazwać, właśnie przez te nawilżane chusteczki, które niektórzy wrzucają też do kibelków. Dlatego właśnie nie wolno do kibelków wrzucać, bo to nie jest papier. I nawet normalny papier i ręczniki papierowe, które teraz mamy, używamy, często mają włókna plastiku w sobie, tak więc nie wolno tego wrzucać. Kubkę robić można, jest od tego saperka, można po prostu zakopać i to nic się nie dzieje, po prostu środowisko super, za tydzień czasu nie będzie śladu. Natomiast papieru nie można zostawiać w lesie, naprawdę, to nie jest okej.